Konstrukcję historyczną, przypominającą akcję Szarych Szeregów na stacji w Czarnoczynie koło Tomaszowa Mazowieckiego, połączoną z obchodami Dnia Flagi, uświetnił występ muzyków z orkiestry reprezentacyjnej KSP oraz funkcjonariusza naszej komendy działający w Stowarzyszeniu Historycznym na posterunku. Widowisko, jakie rozegrało się 2 maja bieżącego roku w skansenie rzeki Pilicy, polegało na zaprezentowaniu szeregu żywych obrazów i miało wymiar edukacyjno-historyczny, przenosząc widzów w czasy okupacji. Jednocześnie, w związku z przygotowaniami Komendy Stołecznej Policji do udziału w Nocy Muzeów, skansen rzeki Pilicy udostępnił oryginalne przedwojenne wyposażenie, które umożliwi przygotowanie nowej ekspozycji w Białej Sali Pałacu Moskowskiej.